Ten tekst z się. Internetowy bloger Neptyczny wrzucił do sieci 4 numery fanzinu K6, zaś numer oznaczony jako trzeci, faktycznie czwarty, z 97 roku, zawierał artykuł I ty zostań demiurgiem Łukasza Błęckiego. Wiecie, bardzo lubię książkę o światotworzeniu i inne rozważania na temat tworzenia światów. Jakie spisywano 14 lat temu? Tekst zajmuje niecałą stronę A4, więc przekonajmy się razem. Warto wspomnieć o ciekawej interpunkcji tekstu. Potrójne znaki zapytania, podwójne wykrzykniki, liczne wielokropki, wstawianie liczb przy pomocy cyfr, w ramy narracji, a sporo fragmentów jest po prostu źle napisanych. Przymykamy na to oko i przechodzimy do lida, który wprowadza w błąd. De facto w obrębie całej pracy nie znajdziemy żadnego przykładu z konwencji science fiction czy światów współczesnych. Nie dajcie się więc nabrać. Nie będziemy czytać o tworzeniu światów do RPG, tylko światów fantasy bez żadnych cech charakterystycznych, a konkretniej klonów starego świata z Warhammera. Fajny zresztą jest zwrot tworzenie własnego świata w RPG. Nie na potrzeby, nie do RPG, tylko w nim. Czy oznacza to, że gramy na sesji bogami tworzącymi własne światy, czy że stworzenie świata jest częścią gry fabularnej? Nie wiem. U dołu strony jest ilustracja przedstawiająca glob w randomowym otoczeniu słomy, być może gniazda czy żłobka. Nie mam pojęcia, ale jest na tyle estetycznie wykonana, że nawet jeżeli nie ma żadnej treści, jest ok. Artykuł zaczyna się od ubolewania nad nieświadomymi swego błędu noobami, kupującymi oficjalne materiały do systemów i walczącymi o miejsca w hierarchii światów RPG. Ostrzega też, że żaden, ale to absolutnie żaden system nie jest w stanie w pełni usatysfakcjonować graczy. Kojarzycie typowe na blogach i stronach internetowych podejście, że setting należy dostosowywać do własnego gustu, że jest bazą wejściową, punktem odniesienia? Do niczego takiego nie ma. Mit nienaruszalnego świata gry jest tu wyraźny. Potem jest gorzej. Pojawia się wątek prowadzącego tyrana, który jest postacią jak najbardziej pożądaną. Żadnego tam pieprzenia o umowach społecznych czy rozmowach na temat gustów. Gramy tak, jak chce mistrz gry. Ta sama myśl przejawia się we fragmencie, wedle którego świat powinien być zapełniony przez historię postaci. Zacytuj. Wymagaj w ostateczności, nasyłając po nocach diabły, w końcu to ty tu rządzisz, aby każda postać miała opracowaną historię. I dalej. Nie pozwól, żeby ktoś zapytany o imię wahał się dłużej niż 2 sekundy. Warto więc pamiętać, że gracz z prawdziwego zdarzenia to ten, który wspiera dzieło mistrza gry i wypełnia białe plamy z dupy wzięte, takie jak ceremonie obecne w religii drużynowego kapłana czy zwyczaje oddziału żołnierza. O, a sprawdźcie to. Ty, twórco świata, nie pozbawiaj ich życia. Swoją potęgę możesz objawić w inny sposób. So epic. Akapity 3 i 4 objawiają główną myśl artykułu, czyli podział settingów na oficjalne i autorskie. Tylko te drugie są satysfakcjonujące i można ze swobodą je modyfikować na własne potrzeby. Na przykład w świecie oficjalnym, kupionym, nie można wprowadzić wojny. Dlaczego? Bo nie. Ze światem autorskim natomiast możemy robić, co nam się żywnie podoba. Wszystko to składa się na sformułowanie, że gra w świecie autorskim będzie zdecydowanie przyjemniejsza. Jakie badania statystyczne dowiodły, że gra w światach autorskich jest dla większości grających zdecydowanie przyjemniejsza? Nie wiadomo. Więcej przykładów jest podanych w kolejnym akapicie, który wyróżnia się ciekawym przemieszaniem znaczeń. Przeciwstawione sobie zostają firmowy świat i kampania naszego autorstwa, czyli wyrazy bardzo od siebie odległe tu zostają uznane za bliskoznaczne. Przypuszczam, że to po prostu wpadka przy dobieraniu słów, gdyż przy konsekwentnej interpretacji wyszłoby na to, że w firmowych światach można prowadzić tylko firmowe kampanie, a kampanie prywatne tylko w światach autorskich. Mam nadzieję, że nie odchodził. Dotychczas padały odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście warto, teraz zaś dorzucamy, od czego zacząć. Sam świat autorski najlepiej zacząć od, no zgadnijcie, tak jest, od tworzenia mapy, którą należy rozrysować, skupiając się na urozmaicaniu obszarów. Tworzymy więc miszmasz różnych terenów, po czym na mapę fizyczną nakładamy podziały polityczne. Im więcej sił politycznych, tym więcej konfliktów. Najwyraźniej w światach RPG nie ma miejsca na grupy plemienne, niezależne wioski i tym podobne. Powinno od razu powstawać państwa, gdyż jak wiadomo, RPG to fantazy, a fantazy to Warhammer z żołnierzami, profesjami.
Zresztą zamieszczony tu diagram jeszcze podkreśla wpływ Starego Świata na wyobraźnię Łukasza. Bez żartu. Siły chaosu podane na samej górze, jak to ma nie budzić skojarzeń z Warhammerem? Chaos zresztą jest smutny, bo nikt go nie lubi. Nie prowadzi do żadna linia przerywana, która by wyrażała sojusz, a jedynie konflikt o twórcze strzałki. Coś mi nie gra w tym diagramie. Przyjrzyjmy się. Mamy 1. Książę Lerno, 2. Kościół, 3. Gildia Magów, 3. Król Balin i 4. Siły chaosu. 1, 2, 3, 4 × 5. Jak to możliwe, że nikt z redakcji tego nie zauważył? Mamy geografię, siły polityczne. Teraz tym ostatnim trzeba dopisać motywy, cele i historię. Już to widzę. Rozdział 3. Chaos, motywy. Chaos, cele. Chaos, historia. To brzmi ciekawie. Według Łukasza nadajemy światu barw. Wszystko, co było do teraz, można uznać za zbiór kontrtez względem światotworzenia. Żadnych rozważań na temat konwencji, roli graczy w świecie, tematu kampanii. Nie, po prostu zbitka krain geograficznych do eksploracji i stronnic do penetracji. Zapowiada się niezapomniana kampania, jedyna w swoim rodzaju. Bawi mnie to tym bardziej, że sam właśnie w taki sposób tworzyłem swój pierwszy świat. Brałem kartkę, ołówek, kredki, rysowałem losowe tereny tak, by wszędzie była jedna niepowtarzalna kraina. Jedna pustynia, jeden las elfów, jedne góry krasiów. Zwróćcie uwagę na klimat map, plamy krwi, przypalane rogi, błędy ortograficzne świadczące o częściowym analfabetyzmie artysty, komentarze rysownika, białe plamy, nazwy w stylu Gibbon, Fazol i Kosa. Tak się tworzy RPG, drodzy słuchacze. O ile jednak w Sylvanusarze nie rozegrałem żadnej sesji, to na potrzeby jednostrzałów do Warhammera wcieliłem to imperium wieś Tunezar. To dopiero jest ładne. Populacja, bezrobocie, dane handlowe inspirowane cywilizacją 2, roślinność, w tym dwa rodzaje traw, nawet to widać, zwierzęta, konie, bydło, kozy, kowal pod złamanym młotem, to brzmi oryginalnie. Cmentarz na środku wioski, randomowe kształty budynków. Za to, że rzemieślnicy mają warsztaty względnie prostokątne, widać, że potrafią o siebie zadbać. Nie wnikając w szczegóły, dość powiedzieć, że gdy ktoś nowy przychodził na sesję i gracze decydowali się zagrać w Tunezarze, zawsze drużyna posyłała nowego do biblioteki, gdzie biblioteka z miniganami i wyrzutniami rakiet ogałacał każdego. Tak się gra w Warhammera. Co jeszcze smutniejsze, takie światy powstają do dziś. Tu mamy przykład totalnej kupy z tego roku, znalezionej w sieci. Planetę do gry Głębia Przestrzeni. Podoba mi się, że mimo kretyńskiej nazwy Lucifer posiada ona satelitę, tak, wielką literą, Mephisto i Azazel. Wcale chytre. Doba trwa 22 godziny. Nachylenie orbity to 9,5. Grawitacja osiąga 172% ziemskiej. Azot wypełnia 38% atmosfery. Pola magnetyczne są dwa. Naturalne, które jest średnie, i sztuczne, które jest średnie. Nie wiem nawet, czemu się w to wczytuję. Jak to wykorzystać na sesji? Nie mogę się doczekać tych rozmów z graczy z NPC-ami. Hej, jaki macie przyrost naturalny? Minus 0,09. Aha, musimy coś z tym zrobić. Migracja wynosi 0,03%, roślinność pokrywa 0% terenu i składa się z krzewów, drzew i glonów w wodzie, której i tak nie ma. Ksenofilia, ksenofobia przez X, socjalizm 15%, selfizm 78%, integryzm 66%. Lepiej nie sumujmy tych procentów. Demokracja? Przedstawicielska, to ważne, że nie inne. Bezrobocie 21%. Płynnie wprowadziliśmy się w nastrój dalszej części artykułu, jako że, cytuję, diabeł tkwi w szczegółach. Powiedziane jest, że należy wypełniać świat jak największą ilością pierdół, dopracowaniem szczegółów. Zresztą spójrzcie na to, to będzie moje zdanie miesiąca. W grach fabularnych diabeł nie tylko nie jest minusem, ale często może być wręcz nieodzowny. Piękne. Pomijając dwuznaczność, przypomina mi się pytanie z RPG Faku na temat jedzenia w Warhammerze 40 000. W każdym razie należy rozpisywać obrzędy, teologię, wizerunki władców i godła państw. Została mi zwrócona uwaga, że faktycznie istnieją prowadzący, którzy odczuwają potrzebę rozrysowania godła każdego państwa i rodu. Nie wiem, jaki to ma cel, nie wiem, czy prowadzący noszą wydruki swoich wyrobów, którymi żonglują na sesji. Mi nie zdarzyło się, by jakiś gracz pytał o godło czy herb. Co najwyżej informowałem, że jakiś oddział ma flagę świadczącą o przynależności do stronnictwa X. Rozumiem, że można coś takiego robić dla własnej satysfakcji, tak samo jak ja dla własnej satysfakcji obierzam słaby artykuł, ale nie wmawiajcie mi, że jest to fundamentem do wczucia się w klimat jakiegoś świata. Brniemy do końca artykułu. Pojawia się część z poradami technicznymi, czyli o konieczności założenia specjalnego zeszytu. Cały akapit jest bezużyteczny i zbędny, gdyż informuje, że na kompie łatwiej zachować informacje niż na kartkach, a na kartkach łatwiej niż w pamięci. Właściwie pod koniec pojawia się jeden z najmocniejszych fragmentów całości. Bądź elastyczny,
akceptuj pomysły graczy, rozważaj najbardziej szalone, a najlepsze nagradzaj. Zaraz, nagradzaj? W jakiś sposób? Kupowaniem pizzy, PDK-ami? Możliwością zagrania dla odmiany w jakimś fajnym świecie? Na te pytania artykuł nie odpowie. Zamiast podsumowania są życzenia miłej gry. Ale podoba mi się zachęta, by spisane światy wysyłać do redakcji K6, która może je wydrukuje. Faktycznie, K6 już od numeru zerowego wydawało świat SF Uniwersum, który jest niedokończoną, ale prawie kompletną, co nie znaczy, że dobrą, space operą. Ludzie obecnie wydają swoje światy, często na kilkadziesiąt stron, z mechanikami i innymi bzdurami, których i tak nikt nie czyta. Chciałbym, żeby to się zmieniło, by w sieci pojawiały się antologie pięciostronicowych settingów, a że to możliwe wiemy, pamiętając, jaki wylew autorek nastąpił po ogłoszeniu wyników konkursu światotwórczego. Chciałbym, by któreś wydawnictwo ogłosiło, że przeczytają wszystkie przesłane im settingi, zwłaszcza pozbawione mechaniki, i dobre zachowają na dysku. Jeśli zbierze się ich dzięki różnym autorom ze 150 stron, czyli tak 10-20 światów, to wydadzą je przy ewentualnych panowskich ilustracjach jako płatny PDF, czy nawet ubogo wydaną książeczkę za 20-30 zł. Z profesjonalną korektą i po krytyce wydawcy. Ja bym to kupił. Nawet kilka takich książeczek. Chciałbym móc otworzyć sobie w autobusie broszurkę Settingi do RPG 1 i przeczytać opis jednego świata. Wziąć z niego co ciekawe, dorzucić do swojej sesji. O ile światy te nie będą rozpoczynane rozrysowaniem mapki.